No to co, może po prostu zaczniemy, słuchajcie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjechaliście. Sytuacja u nas jest no taka, jaka jest. Zaczniemy na razie bez streamingu, ale was to oczywiście nie musi martwić. Natomiast to, co wszystko tutaj będzie pokazywane, nagramy i jeżeli się uda, to wrzucimy w sieć wtedy, kiedy sieć już wróci. Taki byłby plan. Ja się nazywam Piotr Arłukowicz i mam nadzieję, że przyszliście wszyscy na Blender Day. To prawda? Okej, okay. Ponieważ możecie się pomylić, na wydziale są w tym samym czasie jeszcze inne imprezy, takie na przykład jak dla zdolnych z Pomorza albo jakieś inne akcje, więc można trafić na przykład do fizyków i bawić się laserami przez cały dzień. Nie wiem, czy ktoś by nie wolał na przykład. Tak czy inaczej, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, że przyjechaliście. To jest w ogóle dla mnie okrutne, niesamowite zaskoczenie. Po prostu tyle ludzi. Nie wiem, parę osób mi już mówiło, że jest z Gdańska i z Gdyni, czyli to jest już daleko. A czy ktoś jest spoza Trójmiasta? Są tacy? Matko, ile ludzi w ogóle, cała sala prawie. Dobra, to kto jest z województwa pomorskiego? Parę osób, a kto jest spoza? Pół na pół normalnie. To teraz, kto jest z najdalej? Z Zakopanego? Dalej się nie da, potem już jest z zagranicy. Mamy dwóch gości z zagranicy dzisiaj, może przedstawię przy okazji. Tam siedzi na przykład Mariusz Jatan, to jest człowiek z Render Street. Mariusz, I'm very glad you are here. To jest great honor to be your host. Unfortunately, not everything is going as I planned, but you know, that's always the casualties. It's nice to have you here. Another great guest is Gleb Aleksandrov. Where is Gleb? There. The star, I think. Blender star. Big master. So we are, I think, all honored to have Gleb with us. Pozostali goście, których bym chciał przedstawić, to jest Piotr Zgodziński, siedzi tutaj, zwany też Jubim. Kolejny mistrz, artysta i po prostu guru. Siedzi gdzieś tutaj Adrian, taki skromny gość, też niesamowity wymiatacz, będzie dzisiaj wykładowcą. I mamy także osobę nową, że tak powiem, w zespole. Gościa, który nazywa się Kajetan Kwaśniewski. Miał już okazję występować na konferencji blenderowej. Miał swoje 5 minut. Mam nadzieję, że nie pominąłem nikogo z ważnych gości. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Jeszcze jest Hubert, którego będę mógł wpuścić tutaj właśnie. Hubert, który po raz pierwszy mnie w 2012 chyba zaprosił do Bydgoszczy, pamiętasz? I zawsze ci to będę wypominał, w tym sensie, że pozytywnie, to jest bardzo fajne. Hubert zaprosił mnie pierwszy i to jakby mnie wykopało, wiecie, w ten cały taki ruch, żeby robić coś z Blenderem, gdzieś się publicznie udzielać, chociaż jestem ogólnie bardzo nieśmiały. Żebyście wiedzieli, jak się czuję, to dopiero by było. Więc sytuacja jest teraz taka, mamy naszych szanownych gości, zdaje się, że wcięło dźwięk, to też jest nieźle. Mogę mówić głośniej? O, świetnie. Chłopaki się bawią po prostu. Możecie im wybaczyć pierwszy raz z tym sprzętem, ten sprzęt też jest tylko raz tutaj. Chciałem też przy okazji, jeżeli to się nagrywa oczywiście, mam nadzieję, że się nagrywa, podziękować firmie 4Vision, która przysłała nam z Warszawy streamer, który nawet by działał, gdybyśmy mieli sieć. Oczywiście wyciszyłeś to teraz, tak? Że dziękowałem. Przy okazji muszę podziękować dziekanowi, też oficjalnie, skoro to jest taka część otwierająca, za to, że nam sfinansował te roll-upy. Co prawda jeszcze nie dostałem kasy za nie, ale nie szkodzi. Wreszcie mamy coś, co ma napis polski kurs Blendera i może stać gdzieś tam. Ten drugi później też wstawimy do sali, postawimy tu po tej drugiej stronie może, chyba że ktoś go zwinie wcześniej. Zobaczymy. O, znowu już dźwięk wrócił, świetnie. Słychać mnie teraz? Czyli muszę wszystko powtórzyć teraz, co mówiłem. Tutaj podgłośnić? Dobra, a jak się sprzęgnie? Dobra, tyle, więc już nie będę podkręcał. Teraz jest dobrze? No tak. Mamy tak przestronną salę. No niestety będzie taki dziwny pogłos, trudno. Jest opóźnienie po prostu na tym sprzęcie, który nagrywa. I jedna rzecz bardzo ważna. Chciałem podziękować tym osobom, które mi pomogły w tym wszystkim, bo ja sam nic bym nie zrobił. Po prostu siedziałem tutaj na tym ugorze i ewentualnie ostrzył motykę. Marek jest naszym operatorem, przyszedł ze studia TV z wydziału WNS i razem z Wojtkiem Głodkiem pomagali mi ogarnąć cały ten sprzęt na początku, więc wielkie dzięki dla Marka. Masz swój czas prywatny, który tutaj poświęcasz, więc wielki szacun, naprawdę. Poza tym pomagają mi studenci, Kamil i Joanna i nasz great, że tak powiem, grand student Remigiusz, fachowiec od wszystkiego. Dzięki wam wielkie. Bez was po prostu bym nie ruszył i w ogóle by się nic nie odbyło, także to jest wasza zasługa, że tutaj jesteśmy. Więc jakby wszystkie kredyty, podziękowania, pizza i inne rzeczy to do nich, nie? No i teraz tak, to co chciałem na początku powiedzieć oprócz tych oficjalnych rzeczy, miałem nawet zanotowane tutaj, na razie jadę na pamięci, ale wiecie, pamięć jest zawodna, pozwólcie, że jeszcze zerknę. Dzięki Jubi za ten notes, pamiętajcie, z logiem Blendera, więc od razu można się, że tak powiem, lansować. Zobaczę, czy czegoś istotnego nie pominąłem i zaraz przejdziemy do prezentacji.
Chciałem wam powiedzieć, co było na konferencji Blendera. Więc to wszystko, co trzeba, mamy. O, i właśnie, zapomniałem o ważnych rzeczach. Słuchajcie, jest na ścianie powieszona kartka z takim QR-kodem, w którym jest link do ankiety. Mam taką wielką prośbę, że jeżeli byście mieli chwilę czasu, wypełnijcie tę ankietę. Tam jest kilka pytań na temat tego, co chciałbym zrobić w przyszłym roku. Organizacja Blender Day w tych warunkach wyszła mi już bokiem po raz kolejny i szczerze mówiąc zastanawiałem się, po co i dlaczego nigdy więcej. Wiecie, tak, jest taki etap, że mówić, o fajnie byłoby zrobić Blender Day. Później zaczynacie robić, jest ekscytacja, zbieracie sprzęt, pomagają wam ludzie, jest wszystko super, wszystko działa. Wczoraj wieczorem zostawiliśmy salę działającą perfekcyjnie, dzisiaj przychodzimy, nic nie działa. I wtedy myślę sobie, że chyba już nie chcę tego powtarzać po raz kolejny, ale na szczęście mam nadzieję, że zapomnę, później do tego wrócimy. Ale plan jest taki, że być może będzie jeszcze szósty Blender Day, jeżeli nikt w Polsce na przykład się nie podejmie, nie zorganizuje podobnej imprezy, ale chciałbym też zrobić coś innego. Myślę o czymś takim jak szkoła letnia. Szkoła letnia Blendera, na którą można by się było zapisać i to będzie wydarzenie, które będzie trwało kilka dni przynajmniej. Jest plan, żeby było międzynarodowe, więc mamy już chętnych po stronie niemieckiej. Oni by chcieli tutaj do nas przyjechać, bo wiadomo, mają taniej, nie? Cztery razy. Ale moglibyśmy to zrobić w takim międzynarodowym klimacie. I to musi być wtedy płatne, ponieważ mógłbym zaprosić wtedy wykładowców z zagranicy. Może kogoś z Blender Institute, może jakiegoś, wiecie, mega wymiatacza. No wiadomo, że ze Stanów może nikt nie przyjedzie, ale mamy Europę. I teraz w tej ankiecie jest pytanie, ile byście byli skłonni zapłacić za taką imprezę, ile osób chciałby przyjść, czy to ma sens? Wiecie, o takich kilka pytań w sensie badania opinii społecznej, czy tam publicznej. Więc bądźcie uprzejmi to wypełnić. To mi bardzo pomoże w podjęciu pewnych decyzji takich dosyć kluczowych. Jak powiecie w tej ankiecie, że to był mój ostatni Blender Day, nigdy więcej, to już będę wiedział, żeby następnego nie robić. Proste. Ale jakąś odpowiedź chciałbym tam otrzymać. Więc to jest jedna rzecz. Teraz pozostałe rzeczy. Planujemy dzisiaj przerwę obiadową od godziny 14 do 15.30. Gdzieś tam w internecie na tej stronie, na polskim kursie Blendera jest napisane, gdzie można pójść coś zjeść. Najszybszy sposób to przejść 10 minut do stacji benzynowej, zamówić dwa hot dogi, wsadzić sobie w oczy i wrócić. To jest około 30 minut i macie to ogarnięte. Ale są inne, fajniejsze miejsca i tam są opisane, są nawet jakieś chyba namiary. Nie jestem dokładnie teraz pewien, bo już nie pamiętam, co tam pisałem. To jest taka sprawa. Teraz macie kawę tylko w automacie niestety. Impreza jest cały czas na poziomie studenckim, jak widać zresztą. Wszystko działa tak, jakby to robili studenci łącznie ze mną. I jeszcze jedna rzecz. Co ja tu miałem? Aha, właśnie. Taka niespodzianka. Przygotowaliśmy coś, co być może będzie miało szansę zadziałać. Mam tutaj taki terabajtowy dysk, na którym jest 75 gigabajtów różnego rodzaju zasobów dla was. W sensie takim, że część z tego przygotował Gleb Aleksandrow, część pochodzi z Hollywood, jest przez Shona Kennedy'ego przygotowana dla nas. Zrobił nam zrzuty z kamer w pełnym jakby color gradingu w pliki AXR, nagrane tam gdzieś u niego w Hollywood, jakichś swoich kolegów ponagrywał. I mamy jeszcze mnóstwo innych rzeczy, innych zasobów. Jest nawet coś takiego jak schemat kolorów, którego używam w Blenderze, definiowałem sobie własny. Więc moglibyście używać schematu kolorów na przykład o nazwie PKB, gdyby komuś pasował. Takie drobiazgi. To gdzieś na sieci mogę udostępnić, ale gdyby ktoś chciał, może próbować kopiować to już teraz na przykład na pendrive'a częściowo albo coś takiego, więc na to jest cały dzień. Jest ten zestaw przygotowany i on będzie później wam udostępniony, gdybyście byli zainteresowani. Gdzieś na stronie prawdopodobnie go podwiążę. I to są chyba wszystkie ogłoszenia. Mamy też ostrzeżenie tutaj napisane. Napisałem sobie ostrzeżenia, tak? Disclaimer tak zwany. Not everything could work. OK? Potencjalnie mamy teraz na przykład problem z internetem, jest szansa, że to się odetka, więc streaming pójdzie w sieć, no ale ci, którzy nie przyjechali, niech tym bardziej żałują. Dzięki jeszcze raz wam bardzo, że przyjechaliście. Pozwólcie, że teraz pokażę taką krótką relację z konferencji blenderowej i później przepniemy się na komputer Gleba i Gleb wystartuje za swoim pierwszym wystąpieniem. OK? Gleb, you are ready after me. OK? I think we are good to go. Jest pół godzinki, powinienem się wyrobić. Teraz tak, Remiku, przełączę, mógłbym się na ten drugi mikrofon, osiądę sobie i już wtedy pokażę te slajdy, tak jak lecą, okej? Jak mnie słychać? O, tu nawet jest trochę lepiej. No dobra, ludziska, ja widzę tylko część ekranu, więc będę czasami zerkał na ten duży ekran i przy okazji mam taką prośbę. Moglibyśmy zgasić ten pierwszy rząd świateł? Spróbuję to zrobić. Tutaj mam coś takiego, czekajcie. Strefa pierwsza, wyłącz. To jest to. Jak teraz jest z kamerą? O, super, dobra. Więc pozwólcie, że powiem mniej więcej, o co chodzi. Ta konferencja zasadniczo to jest taki punkt w programie roku, który zawsze muszę odwiedzić. To już mam na stałe wpisane w kalendarzu i choćbym miał tam iść na piechotę, nie wiem, ze śpiworem, to jest po prostu must have, tak się mówi. No więc
To, co chciałem powiedzieć, to jest kilka takich rzeczy. Przede wszystkim informacja o tym, że to jest nowe miejsce. Nie wiem, kto z was był na tej konferencji w ogóle. How many of you attended Blender Conference? Okay. Few persons. W porządku, więc zasadniczo to jest wydarzenie, na które rzeczywiście warto pojechać. To jest coś, co niesamowicie nakręca. Chciałem powiedzieć, co to jest za konferencja, jak wygląda, co tam się działo, tak żeby troszeczkę tym osobom, które nie miały okazji pojechać, oddać ten klimat. Wojtek na przykład był, ale wiele lat temu, teraz byś się zdziwił, jak to wszystko wygląda. Zupełnie jest inaczej. Więc to wygląda tak. Konferencja jest w takim miejscu, które znajduje się dokładnie 13 minut na piechotę od dworca głównego, więc wystarczy wysiąść na dworcu, jadąc tam z lotniska metrem na przykład czy pociągiem i jesteście no, po krótkim spacerze od razu na miejscu. Nie trzeba nic kombinować. Jeżeli znajdziecie w pobliżu hotel, to w ogóle jesteście super ustawieni. I cały ten jakby budynek jest w otoczeniu Amsterdamu, który wygląda oczywiście super. To jest jesień, więc drzewa zaczynają być kolorowe, jest bardzo nastrojowy. Amsterdam widziałem w ogóle tylko jesienią. Mi się zawsze wydaje, że tam są żółte liście i taki jesienny klimat. Tak to wygląda. No i tak wygląda ten cały osobny budynek, który mamy do dyspozycji na konferencji. Jest wynajęty w całości tylko dla konferencji Blendera. No i jest tam naprawdę dużo miejsca. Na początku było nam szkoda odejść z tego starego miejsca, które było zawsze w Debali, które mi się zawsze od tych już 6 lat czy 7 kojarzyło z konferencją Blendera, ale okazało się, że jak tam wszedłem, nagle wszystko znikło i po prostu te moje obawy jakby zostały zmiecione. Wszystko było lepsze, większe, bardziej błyszczące. Mieliśmy super wypasiony ekran, który też zaraz pokażę. Tak wygląda od strony wejścia. Jak widzicie, tam jest też trochę schodów, jest to piętrowa konstrukcja. Mieliśmy całe 2 piętra dla siebie. No i sala jest dużo większa. Tam weszło dużo więcej ludzi, z 2 razy tyle, co w starym miejscu. A to tylko jedna sala. Takich sal było więcej. Mieliśmy tych sal trochę więcej do dyspozycji. Oczywiście Yubi plątał się gdzieś tam ciągle w pobliżu. Robił jakieś zdjęcia, za to też bardzo ci dziękuję. Większość tych zdjęć, które pokazuję, to jest właśnie autorstwa Yubiego. Miał wypasiony aparat w komórce, także to, co ja zrobiłem, to w ogóle się nie umywa w porównaniu z tym jego poziomem technicznym. No i to, co jest na tej konferencji najważniejsze i najfajniejsze, co zauważyłem po latach, to jest coś takiego, że po pewnym czasie przestajecie patrzeć na same wykłady Blendera. To znaczy, wykłady blenderowe są świetne, jak się je ogląda, to jest gwarantowany opad szczęki, to na wiele różnych sposobów, ale po iluś latach zaczynacie bardziej kontaktować się z ludźmi, jakby zaczynacie więcej czasu spędzać na rozmowach z tymi ludźmi, których spotkaliście rok wcześniej, jeszcze rok wcześniej i tak dalej. Są takie znajomości międzynarodowe, które naprawdę fajnie podnoszą, jak to się mówi, motywację do pracy i ładują pozytywną energią. Tak to wyglądało. W tej sali był taki chyba 3 czy 4-metrowy ekran, który zbudowany był z LED-ów. Malutkie diody, które świeciły własnym światłem, więc to był super krystalicznie czysty obraz i naprawdę robiło wrażenie, jak się oglądało wszystkie prezentacje. Zobaczcie, że tu nie ma żadnych przyciemnień na rogach. No jest po prostu rewelacyjna jakość. Że tak powiem, super stanęli na wysokości zadania ludziki z Blender Institute. Tak wyglądała ta nasza recepcja, w której można było dostać różnego rodzaju wypasy blenderowe. Ta koszulka jest właśnie stamtąd, wiecie. Wszystkie sprzęty, które są sprzedawane, są ze zniżką. I ta pani, która tutaj siedzi, miała podczas konferencji urodziny. Więc wszyscy oczywiście jej składali życzenia, gratulowali i tak dalej. Natomiast później poprosiłem o jakieś gadżety na konferencję. No i to, co mi dała, leży tutaj na stoliku. Możecie sobie te rzeczy wziąć. Teraz jeszcze Joanna układa różne bajery, jakieś znaczki tam są tego typu. Te znaczki są też do wzięcia. Najlepiej, jakby wszystkie zniknęły. Wiecie, że to jest dla was. I te płytki, które są, to jest płyta z Cosmos Laundromatem, czyli z tym filmem robionym przez ludzi z Instytutu. Też można te płyty wziąć. Ania dała mi całą paczkę, powiedziała, jak się dowiedziała, że będzie Blender Day, mówi, bierz to wszystko, rozdaj ludziom i tak dalej. Tu są też nalepki Blendera i różne takie drobiazgi. Do obejrzenia w wolnej chwili, jakbyście mieli czas, to możecie podejść. Tak wyglądała niewielka sala, w której żeśmy siedzieli. Tam były najnudniejsze i najbardziej hardkorowe prezentacje, czyli na przykład spotkanie programistów. Adrian, tam chyba też byłeś, nie? Jak było to spotkanie deweloperów. Więc w tej salce nie było wentylacji, powietrze kończyło się tak mniej więcej w połowie. Potem było już wyraźnie za ciepło, ludzie tam w ostatnich rzędach mdleli. Wtedy jakoś tak było na tej sali ciszej. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba było siadać nisko, tam gdzie jeszcze było troszeczkę więcej powietrza. Dlatego ta salka była z otwartymi drzwiami, żeby dało się cokolwiek wentylować. Ale i tak było fajnie. Była jeszcze jedna sala, w której były takie prezentacje podobne troszeczkę do biznesowych przemówień i tam często prezentowano różne dziwne rzeczy. I teraz zobaczcie, w tej sali siedzi się bokiem i patrzy się bokiem na ekran, więc momentalnie dostajecie skrętu karku i ogólnie rzecz biorąc ciężko później się odkręcić w drugą stronę. Poza tym część osób z tyłu stoi, ponieważ nie było dla nich już miejsca. Tam wchodzi na stojąco jakieś 200-300 osób, jak się bardzo ścisną.
Normalnie to coś koło setki zwykle tam było. I teraz zgadnijcie, co takiego mogło być aż tak interesujące, żeby ludzie tak się tam stłoczyli, podczas gdy mieli jeszcze miejsca pełno na tej dużej sali i na tej małej. Co tam mogło być pokazywane? No trudno teraz zgadywać, nikt się nie odezwał. Być może i tak nie będzie was na streamie, nawet jeżeli byście coś powiedzieli, ale ludzie patrzyli tam na coś takiego, co zawierało kod Blendera i jednocześnie funkcje, które są przez ten kod wykonywane. Nie pamiętam dokładnie, co ten człowiek opowiadał, ale wydaje mi się, że on mówił o nowym systemie rzeźbienia albo o czymś podobnym. I to jest troszeczkę jakby już kierowanie się w tym, co chcę powiedzieć, do tych tematów, które związane są z samą treścią konferencji, czyli z tym, co było. Nowy budynek i nowe miejsce to jest fajne. Ludzie oczywiście ci sami, chociaż dalej nowi. A ten gościu pokazywał po prostu kod źródłowy. No i tam po prostu wszyscy z wielkimi oczyma, łzawiącymi czasami z wysiłku patrzyli, co się dzieje. I teraz to, co tam się działo, to są różne fajne rzeczy. Na przykład ten człowiek pochodzi z Sydzikuki, mieszka w Chicago. To jest John Denning. I teraz miałem okazję z nim porozmawiać troszeczkę i tak się troszeczkę prześmiewczo ustawiłem, że spróbowaliśmy sobie trochę pogadać o programowaniu. Więc zasadniczo zobaczcie, jak się John uśmiecha, jak jest pewny siebie. I zobaczcie, jaką mam minę, jak pokazuje mu, co napisał. Ja oczywiście nie widziałem tych literek, ale to nie szkodzi. To chodzi tylko o to, że wiecie, jak to wygląda. Jeszcze się trochę pośmiał, ale później jak zobaczył, to trochę mu się mina zmieniła. Yubi zrobił takie zdjęcia, więc uznałem, że można byłoby to w ten sposób wrzucić. John napisał wtyczkę, która zajmuje się retopologią. I zrobił to w taki sposób, że w viewporcie, w Blenderze rysuje zupełnie od zera wierzchołki, krawędzie, ściany i robi to wszystko za pomocą OpenGL-a w Pythonie. Więc napisał od zera, praktycznie rzecz biorąc, własnego Blendera w Pythonie, tak żeby można było modelować wszystko na obecnym modelu, używając siatki wirtualnej, którą później się dopiero wbudowuje jakby w scenę. Także spoko zrobił robotę, także no, gościu jest mistrzem. Zresztą chyba robił doktorat właśnie z takich OpenGL-owych klimatów związanych z kodzeniem w Pythonie. Potężna postać. A to, co kodził, wygląda tak, nie? Tu macie jakieś shadery na przykład, inne rzeczy. I w Pythonie te jego kody wyglądały w ten sposób. I tak się męczył, biedak, na laptopie. Nawet na konferencji. Także pozytywne w tej konferencji jest to, że możecie podejść do takiego guru, do takiego mistrza absolutnego, któremu można ewentualnie pizzę dostarczać i zobaczyć, co robi. Zajrzeć mu przez ramię i powiedzieć, słuchaj, a po co jest ta funkcja na przykład? A czemu w tej wtyczce jest coś tam? A widziałeś, jak działa, kiedy ma 2 miliony wierzchołków? Mówi, no tak, wiem, że zamula. No właśnie, no i wiecie, w ten sposób można sobie porozmawiać z kimś, kto to zrobił. Więc nawet jeżeli byście nie byli zainteresowani tymi wszystkimi tematami, warto chociaż na jeden dzień tam pojechać i spotkać tych ludzi. Bo to jest społeczność, która jest no, w zasadzie bezcenna. Nie znam chyba drugiej lepszej społeczności, która byłaby aż tak otwarta i tak zapraszająca, jeżeli chodzi o te rzeczy, które robi. Oczywiście potem, jak się wszystko zaczęło, Ton Rosendahl otwierał całe wydarzenie. Spiritus Movens. Chciałem kiedyś go poprosić, żeby przed jakimś spotkaniem blenderowym nam jakieś takie błogosławieństwo przesłał, czy coś takiego. I powiedział, że nie, w życiu, ale zdałem sobie sprawę po twoim pytaniu, że więcej znaczy dla ludzi, niż mogłem przypuszczać. Nie mamy żadnego od Tona błogosławieństwa, ale on z reguły rozpoczyna konferencję, pytając się, skąd są ludzie i na przykład, czy są z Afryki, czy są z Japonii i tak dalej. No oczywiście ktoś tam podnosi rękę, wszyscy się bardzo cieszą. Najwięcej jest oczywiście Niemców, bo mają ją blisko, trochę jest Francuzów, a cała reszta to takie mniejszości, można powiedzieć. Polacy też byli w mniejszości, później pokażę wam zdjęcie, żebyście zobaczyli, ilu nas wszystkich było. I tak to nie byli wszyscy. Poza tym podczas tego przywitania wyliczane jest, kto był na ilu konferencjach. I ten człowiek, który tutaj jest na zdjęciu, taki szczęśliwy, to jest jeden z 3 ludzi na świecie, którzy byli na wszystkich konferencjach Blendera. Zawsze jest odliczanie. Ja już byłem na 7. Yubi, ty na ilu byłeś? No to jeszcze masz szansę mnie dogonić, nie? Wystarczy, że 2 razy nie pojadę i jesteśmy porówno. Zasadniczo to jest fajna rzecz, bo teraz im jest ktoś na większej liczbie konferencji, tym w tym całym gronie jest takim bardziej szacownym osobnikiem, takim bardziej, wiecie, doświadczonym wiarusem, można powiedzieć. I ten gość w zasadzie, nie wiem, czy on w ogóle cokolwiek robi z Blenderem, przypadkiem się załapał na 1, później na 2, a teraz już chodzi na każdą, żeby nie stracić tego cennego statusu. Oprócz niego, na wszystkich konferencjach był tylko Ton Rosendahl i Andy Guralczyk. A poza tym już nie ma ludzi, którzy byli na wszystkich 17, więc to jest bezcenna, że tak powiem, jego zdobycz. Z roku na rok wypracowywana. Jak on któregoś razu nie przyjedzie, to nie wiem, świat się skończy, będzie tylko 2 ludzi na świecie już, nie? Później 1 i koniec. Także śmieszny gość. Poza tym on jest o tyle sympatyczny, że śpi zawsze w jakichś krzakach, gdzieś tam w śpiworze. Zupełnie minimalistycznie podchodzi do życia, nie ma wielkich potrzeb po prostu. Chociaż czasami jak było zimno, to troszeczkę się tak niezbyt może czuł. No i to, co Ton z taką wielką radością na początku ogłosił, to było takie wielkie
wykrzyczenie wręcz przed salą, że wygraliśmy, jeżeli chodzi o społeczność, jeżeli chodzi o rozwój Blendera. No bo to, co z 2.8 było i co Yubi też być może wspomni, że podejrzewam, że się nie uda, udało się znakomicie i Blender po prostu wystrzelił prawie że w kosmos. To znaczy te We Won oznacza, że Blender ma teraz wsparcie wszystkich takich większych firm, wszystkich większych instytucji, które się liczą, które dają po prostu rzeki monet, tonę kasy na rozwój. No i teraz można powiedzieć, że o ile kiedyś było deweloperów może 5, może 6, to teraz jest 30 zatrudnionych na pełen etat. A to są tylko tacy, którzy pracują na pełen etat. Jest że cała masa innych ponad 300 osób, które dokładają do kodu własne, że tak powiem, wkłady. Także to jest super. I to, że na przykład AMD i Nvidia dołączyły do teamu, wspierając Blendera łącznie z Intelem, to może nam tylko rodzić lepszą przyszłość, ponieważ będzie lepsze wsparcie dla renderowania na przykład, dla obliczeń wieloprocesorowych i tak dalej. Także w ogóle super opcja i to jest właśnie to nasze wygraliśmy. Blender stał się widoczny i stał się uznanym narzędziem w workflow produkcyjnym w różnego rodzaju dużych firmach, na przykład w Hollywood, w studiach Unreal. No praktycznie rzecz biorąc wszędzie na świecie o Blenderze coś słyszano. Teraz plany na przyszłość były takie, że Instytut będzie przekształcony w prawdziwą działającą kompanię, może nie powiem korporację, która będzie teraz kładła taki duży nacisk na ustabilizowanie całego procesu wytwarzania, procesu pracy i tak dalej. Jest główny dyrektor programistów, którym został dalej Felinto i to jest człowiek, który teraz próbuje organizować pracę, więc będzie troszeczkę większa przezroczystość, troszeczkę lepsze ogarnięcie tych wszystkich tematów, no bo teraz jest tak, że cały sztab ludzi pracuje nad jedną funkcją. A kiedyś było tak, że jedna osoba robiła całą masę różnych rzeczy i trudno było od niej coś nowego wyciągnąć. Więc macie tu kilka takich tematów, które Tom wypunktował, ale oprócz tego są także plany na przyszłość takie, żeby zrobić na przykład dalszą część Agenta 327, żeby dokończyć ten film. Więc na to pójdą duże wysiłki, przypuszczam, że tego studia, które robi animacje. Przy okazji Blender Cloud przekształci się w Animation Studio, albo się połączą, albo zintegrują, więc Animation Studio będzie miało własną chmurę, z której będzie mogło korzystać. Zresztą teraz już tak jest. Jeżeli ktoś ma dostęp do Blender Cloud, to może zobaczyć, że w Blender Cloud są w zasadzie wszystkie tygodniowe zrzuty całej pracy, którą chłopaki robią. Na przykład jak robiono Springa, można było praktycznie dzień po dniu śledzić, jak ten Spring powstawał, jakie powstały pliki, co się każdego dnia zmieniło. To było wzbogacone przez komentarze twórców, przez jakieś vlogi i mnóstwo innych informacji. Kto z Was korzysta z Clouda? Ile jest takich osób? Jedna osoba? Dobra, będą dwie w razie czego, ok? Cloud kosztuje tylko 10 euro miesięcznie i wspiera w ten sposób chłopaków, że mają forsę na rozwój. Nie jest to duża kasa, to jest 4 dychy miesięcznie, można nawet nie zauważyć, a jednocześnie dla nich to jest duża zmiana. No i dzięki temu macie dostęp do naprawdę, naprawdę ekskluzywnych materiałów. Jeżeli robią nowy film, typu taki Agent 327, to macie pliki z wczoraj, dostępne u siebie, z którymi możecie robić co chcecie i które możecie komentować i wrzucić na przykład odpowiedź, że słuchajcie, skopali się tutaj taki ruch małym palcem, no i to będzie trzeba poprawić. Wtedy możecie dostać odpowiedź. Cloud to jest kontakt z tymi ludźmi. Oprócz tego jest plan, żeby zrobić drugą część tego szalonego filmu Kosmos Laundromat, który zaczyna się w ogóle straszliwie. Na początku macie scenę, jak się owca próbuje powiesić, a później w filmie dla nastolatków wyłazi gościu z pralki i próbuje zapalić fajkę. No ogarnijcie, kto ten film robił. Dziwny klimat. Ja myślę, że to jest najbardziej pokręcony film poza tym pierwszym, który powstał, bo Elephant's Dream też był nieźle odjechany. Tak to wyglądało. Teraz z innych takich prezentacji, które troszeczkę zwróciły moją uwagę, było na przykład wystąpienie dewelopera, który zajmuje się obecnie Video Sequence Editorem, czyli tym, co będzie w Blenderze udawało program do montażu filmów, z którego ja z reguły korzystam, nie używam jakichś innych, ten, który tam jest, wystarcza mi w zupełności. Czasami trzeba nad nim popracować trochę, ale daje się w nim wszystko zrobić, co jest potrzebne. Oprócz tego są jeszcze inne rzeczy. Na przykład wystąpił Mike Irwin, mówiąc o tym, do czego używa się Blendera w studiach Unreal. Mają takie fajne deweloperskie studio eksperymentalne, w którym testują te rozwiązania pod kątem gamingowym. Więc Blender gdzieś tam w Unrealu też jest jakby uznawany za narzędzie, z którym będzie prawdopodobnie mniej lub bardziej się integrował. Była rok temu chyba nawet taka sugestia, że pewne materiały, które się robi w Cycles albo w Eevee, mają być zgodne z tymi, które się robi w Unreal Engine. Co jest dla nas dobrą wiadomością, no bo to jest wiadomo, przydatne narzędzie. Wystąpił oczywiście Pablo Vázquez, ten, który robi screencasty takie co tydzień w poniedziałek. Nie wiem, czy ktoś z Was ogląda. Oglądacie? Jest parę osób takich? Ja na to nie mam czasu niestety. Zawsze sobie odkładam na później i często przy jakimś, wiecie, zapomnianym chwili takiej, kiedy mogę
kiedy mogę spokojnie posiedzieć, siadam i patrzę. Pablo ogłaszał wszystkie newsy, które zostały wykazane w danym tygodniu. Więc to jest człowiek, który pracuje w Bender Institute, teraz zajmuje się w zasadzie tylko takim public relations, robieniem screencastów, wycofał się trochę z developmentu. Wcześniej robili Bender Network razem z Franciszkiem. I to jest gość, który jako pierwszy jest w stanie ogłosić światu, co tak naprawdę zostało wykazane w Blenderze w danym tygodniu. Jak był Skyrocket na przykład, ta cała impreza trwająca 3 miesiące, kiedy wszyscy deweloperzy siedzieli w studiu i kodzili, to wtedy on po prostu z tygodnia na tydzień pokazywał niesamowite nowe nowości, jak bardzo intensywnie rozwijał się Blender. I teraz jest tak samo. Pojawia się, pokazuje, co zrobiono, później odpowiada na pytania, można wziąć w tym udział, możecie mu zadać jakieś pytanie, wtedy być może na nie odpowie. Całkiem fajna rzecz i zrobił taki jakby prezentacyjny screencast na żywo. Czyli zaprosił kilku gości, zadał mi kilka pytań, tak to wyglądało. Oczywiście później musieliśmy sobie zrobić selfika z nim. Gleb już wyciągnął telefon, żeby sobie też strzelić fotkę. Gleb, do you remember that moment? Ah, that's nice. To jest ogólnie bardzo sympatyczna grupa ludzi. Zresztą Pablo też jest niesamowicie sympatycznym człowiekiem. Mieliśmy okazję popić piwo, powiedzieć, jak to jest w Polsce, był zainteresowany troszeczkę naszą społecznością też i jest też gotów ją wspierać. Być może udałoby się go zaprosić za którymś razem. Trzeba mu tylko będzie zwrócić za lot z Argentyny. Jak się siedzi na tej konferencji, to często można spotkać gwiazdy, czyli najbardziej na świecie znanego youtubera, który korzysta z Blendera, czyli Alana, potocznie nazywanego kapitanem Dissolution. To jest raczej taki target, powiedzmy sobie, na poziomie liceum, ale bardzo ciekawe materiały robi. Obejrzałem większość jego filmów. Wcześniej w ogóle o nim nic nie wiedziałem, więc jakoś do mnie nie dotarł. No i na przykład siedział za nami, nie? Taki ziomek. Można się było odwrócić i powiedzieć, Alan, sznurówka ci się rozwiązała na przykład, nie? I macie kontakt od razu z człowiekiem, którego zwykle można zobaczyć tylko na YouTubie. Oczywiście na uwagę zasługuje doskonałe wystąpienie Hjalpiego, głównego animatora, który pracuje w Blender Institute. Zrobił prezentację i wykład na temat animacji. Te zdjęcia robił Yubi. No i akurat w tym przypadku mówił tylko i wyłącznie o ręce. Jak zrobić, żeby ręka wyglądała jak ręka, a nie jak na przykład 5 parówek przyczepionych do mięsa jakiegoś. Ogólnie rzecz biorąc polecam. Poza tym możecie znaleźć w internecie wszystkie te wykłady. Ja pokazuję tylko niektóre i przypuszczam, że nawet jednego zapomniałem dla swoich studentów, ale to później powiem wam już dokładnie, o co chodziło. Tak to wyglądało. Hjalti potrafi, że tak powiem, błysnąć. Na animacji zna się jak mało kto. Mógłby spokojnie pracować w studiach Disneya i niezłą robotę by tam robił, przypuszczam. Zresztą widać po tych filmach, jak zanimowane są niektóre postacie. Były też dziwne rzeczy. Na przykład gość z Francji, którego teraz chwilowo nie pamiętam, jak się nazywa, postanowił zbudować w lesie coś takiego dziwnego. Robili to, nie wiem, chyba parę miesięcy i plan był taki, żeby to coś zostało przez kilka lat gdzieś tam w lesie na jakiejś polanie. A cały dowcip polega na tym, że to było wymodelowane wcześniej w Blenderze. Taki był pomysł, nie? Skumajcie artystów. Ja na przykład tego trochę nie rozumiem, ale nie będę się mocno naśmiewał, bo może mam to jakąś głębszą, wiecie, warstwę, której nie jestem w stanie zrozumieć. No ale tacy też się pojawiają i też muszą żyć, nie? Tak można powiedzieć. Z ciekawych rzeczy było też wystąpienie na przykład gościa, który napisał Grispensila. Znaczy nie sam, tylko ze swoimi ludźmi. A to jest człowiek, który rozwija Grispensila. Dziś o Grispensilu będzie mówił trochę Kajtek. Warto też posłuchać, bo to jest narzędzie, które w zasadzie jest Blendera, robi narzędzie, które nie jest Blenderem. Macie nagle studio do animacji i do produkcji 2D. I z tego, co widziałem, chyba nawet wczoraj wieczorem, czy dzisiaj zarzuciłem, można robić dodatkowe feature. Doszła nowa funkcja. Wczoraj czy przedwczoraj w nowym Blenderze pojawiła się możliwość zmiany koloru kreski, którą narysujecie. Rysujecie wszystko czarną kreską, a później chcecie, żeby część tej kreski była czerwona. I można tą narysowaną kreskę pomalować pędzlem, tak jakby to było coś, co daje się w ogóle malować innym kolorem. Do animacji i do jakichś fajnych efektów w 2D to się bardzo przydaje. No a tutaj pokazywał przejście akurat w tym miejscu z 2D do 3D albo z 3D do 2D. To już teraz trudno powiedzieć. Na pewno 2,5D to jest. Gość też jest niezłym kozakiem i naprawdę rozwinął taki fajny dział. Wystąpił także Francesco, stary znajomy, którego mieliśmy okazję gościć tutaj w Polsce w 2013 roku. Pokazał kilka liczb i to, co było fajne, a czego nie mam na slajdzie, to był taki wykres, w którym pokazywał, ile było komitów, akurat nie dziennie, tylko w ciągu lat. I te komity to jest po prostu taka zmiana zrobiona przez programistę i wrzucona do wspólnego kodu Blendera, czyli wszyscy pracują razem nad kodem, każdy w swoim domu, w swoim miejscu albo w pracy gdzieś i wrzuca swoją zmianę. I teraz ilość tych zmian z roku na rok oczywiście troszeczkę rosła, więc ten wykres troszeczkę rósł, w każdym roku był wyższy słupek. I to były lata do roku 2018. I te słupki rosły liniowo. I później Francesco pokazał ten wykres, powiedział, że no mamy wzrost, że wszystko jest fajnie, a później pokazał wzrost, który zanotował w ostatnim roku.
i w porównaniu z tym słupkiem z ostatniego roku, te wszystkie pozostałe z wcześniejszych lat po prostu znikły. To było tak, że był po prostu taki liniowy, spokojny wzrost i nagle ten jeden słupek ostatni sięga sufitu, wyobraźcie sobie. Taki mamy teraz przyrost mocy, że tak powiem, deweloperskiej w Blenderze. No i to oczywiście jest ekscytujące, jak się takie coś ogląda, to po prostu czapka na głowie podskakuje z radości. Mieliśmy też występ Andy'ego. Andy miał babcię Polkę, więc nazwisko Góralczyk jest rzeczywiście pisane przez ukreskowane. Andy nawet zna kilka słów po polsku i już drugi raz zastanawiał się, czy przyjechać na Blender Day i znowu już zrezygnował, łobuz. Może za trzecim razem się go uda przekonać, zobaczymy. Nie mogłem mu zwrócić za podróż, to może go powstrzymało, akurat nie był mocno chyba przy kasie. Tak czy inaczej, zrobił Spring jako dyrektor. To znaczy, że określał kierunek całej produkcji, miał cały team, chłopaki oczywiście pomogli, ale to jest jego pomysł, jego historia. I jeżeli ten film widzieliście, to mam wrażenie, że no wiemy, o czym mówimy. Mi się bardzo podobał. Jest w tym filmie jedno miejsce, które mnie szczególnie mocno porusza. Jest tak piękne, że po prostu coś mi w środku tak głęboko z nim rezonuje. I to jest jakby klasa artysty, że potrafi w ten sposób do mnie przemówić, a ja przecież ogólnie artystów za dobrze nie rozumiem, co udowodniłem mówiąc o tym dziwnym człowieku robiącym coś tam na drzewach. Kojarzycie, nie? Przed chwilą pokazywałem. Ten workflow, o którym Andy mówił, rzeczywiście był dosyć ciekawy. To jest coś, co stosowali u siebie w Blender Institute, ale to jest trochę inny workflow niż ten, który mieli na przykład przy innych produktach, więc warto byłoby to też zobaczyć, gdybyście byli tym zainteresowani. To jest ciekawa pozycja i warto sobie takie coś powtórzyć przynajmniej. A potem było też spotkanie deweloperów jako jedno z ostatnich. I to jest fajne, że ci ludzie usiedli, to byli akurat ci deweloperzy, którzy byli na konferencji. Nie było Campbella na przykład, jeszcze paru innych. Sergiej się też chyba, a nie, może jest tutaj. Widzicie Sergeja gdzieś? Chyba nie siedział tutaj. Wydaje mi się, że go nie było wtedy. Więc nie są to wszyscy deweloperzy, którzy rzeczywiście pracują nad Blenderem, ale zobaczcie, jaka to jest grupa ludzi. Oni tam te krzesła dostawiali i dostawiali. Musieli zwinąć cały pierwszy rząd. Szczęśliwie my siedliśmy wtedy w drugim, więc nas nie wykopano, ale ci, co siedzieli w pierwszym, musieli się przesiąść. Tak to śmiesznie wyszło. No i te pytania, które tam padały, niektóre były bardzo sensowne. No i na takich spotkaniach Ton promuje taką tendencję, żeby przegłosować, czym teraz deweloperzy mają się zająć w pierwszej kolejności. Już teraz nie pamiętam dokładnie czym. Pamiętacie, co to było? Jubi, co oni tam wymyślili? Kompozytor? Tak, było coś, żeby poprawić kompozytor, żeby działał szybciej, żeby jakieś nowe funkcje do niego doszły i tak dalej. No więc jak pojedziecie na taką konferencję, być może w przyszłości, też będziecie mieli swój głos, krzycząc, klaszcząc, hałasując i stukając, żeby wpłynąć na decyzję deweloperów, co będzie następne, co mieliby zrobić. Może jakieś animacje albo coś innego, może wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości, coś, no wiecie, różne rzeczy, nie? Zależy, co wpadnie. Wystąpił także Kajtek, pozamiatał salę swoimi animacjami. Pomyślałem sobie, że wspomnę o tym, bo był to dosyć pamiętny moment. A na konferencji ogólnie pojawia się także coś takiego jak taki konkurs filmowy, podobny trochę do Oscarów, z tym, że nazywa się Susan Festival Awards. No i oczywiście kilka filmów w różnych kategoriach ma szansę wygrać. Akurat wygrał ten, którego screen teraz widzicie. Z reguły Ton wręcza figurkę temu zwycięzcy. Jest to oczywiście głosowane wcześniej. Jest specjalny taki system, że można swoje głosy złożyć na kilka filmów. No i to, co Ton trzyma tam w ręku, to jest właśnie ta Oscarowa figurka. I to jest model tej małpki z Blendera. Drukowane na proszkowej drukarce 3D. Są małpki w różnych kolorach. No i zdobycie czegoś takiego to jest tak jak zdobycie Oscara, tylko że w świecie animacji Blendera właśnie. Bardzo przyjemny moment. Wszyscy tupią, czekają w napięciu, który film wygra. No i oczywiście jest tak, że te, które obstawiamy, najczęściej wygrywają. Nie, Jubi? Jubi głosował i powiedział, że zapomniał tej kartki oddać, a i tak wygrały te filmy, na które postawił, więc w sumie nic by to nie zmieniło. Była także impreza, która można nazwać takim dinerem konferencyjnym. Nie mam akurat tutaj materiału, który pokazywał Andy, ponieważ Andy pierwszy raz w historii tej konferencji przyniósł własny syntezator, który zbudowali sobie z Brenem. I ten syntezator został użyty do wygenerowania dźwięku na żywo. Syntezował dźwięk, to brzmiało troszeczkę tak jak techno, więc było, wiecie, takie coś umcyk, umcyk. Grała muzyka taka dosyć rozciągnięta w czasie, trochę z pół godziny trwało, a jednocześnie na ekranie wyświetlane były różne wideo, renderowane w Blenderze, ale nie w czasie rzeczywistym, tylko po prostu takie, wiecie, drgające, ruchome obrazy. Tam były symulacje dymu, różne klocki tam latały, jakieś przestrzenie były, tak jak Gleb robił. Także ogólnie była całkiem fajna impreza. Wyglądało to bardzo tak odlotowo, można powiedzieć, jak na Amsterdam przystało. Poza tym nie wiem, czy wiecie, ale w Amsterdamie w tym roku, jak wysiadłem i szedłem z dworca do miejsca na konferencji, to po przejściu 100 metrów od razu owionął mnie zapach gandzi palonej przez kogoś, kto tam przechodził. Tam całe miasto po prostu czuć dymem. Jak wybierzecie zły hotel, to w tym hotelu się po prostu uwędzicie.
Kiedyś mieszkaliśmy jeszcze z Wojtkiem, jakiś dziwem, taki hotel, który nazywał się Abba, to tam nieraz było tak najarane, mówiąc potocznie, w środku, że jak wychodziliśmy to na lotnisku, zawsze nas na bok brali i sprawdzali, czy czegoś nie przemycamy. Tak wyglądała polska ekipa. Udało się wszystkich zebrać z wyjątkiem dwóch osób. Był jeszcze Piotr Chlipalski, który napisał książkę o Blenderze jakiś czas temu i pisze już następną. I był także Leszek Sobolewski z Czokofur. Zresztą jakiś papier na temat Czokofur mamy tutaj, możecie zobaczyć jakąś reklamę, też zrobił, był też sponsorem konferencji, więc w sumie występuje jako duża firma. Akurat był zajęty, biegał tam z jakąś kamerą i sobie robił jakiegoś vloga do swoich, że tak powiem, biznesowych potrzeb, więc tych dwóch nie złapaliśmy. Jeżeli ktoś jeszcze był z Polaków i akurat zobaczy, że go nie mamy, to przepraszam, nie dotarłem do wszystkich, ale gdybym was, ananasy, nie zebrał, to byśmy takiego zdjęcia nie zrobili. Więc warto byłoby kiedyś zrobić coś takiego jak Polish Meeting. Będziemy powoli przekraczali liczbę 10 osób, więc już jest szansa, żeby kiedyś się na tej konferencji spotkać i pogadać po polsku trochę. Trochę oczywiście żartuję, się nabijam, ale wiecie, jak się robi na przykład German Meeting albo Spanish Meeting, to tam jest pełna sala ludzi, a Polaków oczywiście jak zwykle garstka, nie? Tych najbardziej zmotywowanych. Tak czy inaczej fajnie, że tam byliście. No i potem jak się wychodzi z konferencji, to tak się dziwnie złożyło, że mieszkaliśmy w specyficznej dzielnicy, która jest chyba unikatowa, to jest dzielnica Czerwonych Latarni, czyli dzielnica, potocznie mówiąc, burdeli, gdzie można zaznać różnego rodzaju przygód. Połaziliśmy po tej dzielnicy, dlatego że musieliśmy. Dlatego że w samym centrum tej dzielnicy mieliśmy nasz hotel. Tam były różne atrakcje, na które można było pójść w dzień i w nocy. Więc dzielnica polega na tym, że jest to zwykła dzielnica, w której mieszkają ludzie. Są zwykłe domy, hotele, wiecie, jakieś puby, sklepy i tak dalej, ale jest pewna specyfika. Ta specyfika polega na tym, że jest pełno czerwonych latarni, i za specjalnymi witrynami na parterze albo na pierwszym piętrze stoją prawie że do negliżu rozebrane kobiety, z którymi można nawiązać bliższe znajomości, jeżeli się do nich wejdzie. Oczywiście nie za darmo. Tak to wygląda. Tutaj, jak widzicie, stoją takie panie o dosyć odważnym podejściu do życia. No i nie wiem, jak to działa. Nie sprawdzaliśmy, ale z naszych obserwacji wynikało, że przewalają się przez tą dzielnicę tłumy. I czasami do tych pań ktoś wchodził, czasami ktoś też wychodził. Więc jakiś biznes tam się kręci, jakieś życie się toczy i to w zasadzie jest na okrągło, całą dobę. Co ciekawe, zaraz obok tej dzielnicy stoi jakiś kościół w ogóle, wiecie, tak centralnie, na luzie, zupełnie pełen chillout. Szacun, można było zobaczyć różne dziwne rzeczy na wystawach, jakieś takie sprzęty do sadomaso. Ogarnijcie to, wychodzimy z konferencji blenderowej, przechodzimy, a tam jakieś paski sprzedają albo jakieś, powiedzmy sobie, dziwnego wyglądu wkładki. Były również sklepy ze sprzętem do palenia. I tak wygląda ta nasza dzielnica. Tu jest gdzieś ten nasz hotel, już teraz nawet nie wiem, ale zobaczcie, muzeum prostytucji, muzeum erotyczne, w ogóle masakra. I teraz ja bym chyba nigdy nie zamówił hotelu w takiej dzielnicy, ale sytuacja była taka, że zapomniałem zarezerwować sobie hotelu na konferencję. Jubi przysłał mi w ostatniej chwili dosłownie jakiś link z booking.com, więc od razu tam wszedłem, patrzę, ostatnie miejsce zostało, wiecie, jak to Booking sprzedaje hotele. Zarezerwowałem i dopiero później się okazało, że to jest centralnie w dzielnicy Czerwonych Latarni. Po prostu centralnie jest to centrum tej dzielnicy. No jakoś tak wyszło. I żeby nie było, hotel, który żeśmy tam wynajęli, wyglądał jak speluna, taka naprawdę parszywa speluna. Jak tam wszedłem, to tak patrzę i się rozglądam, myślę, gdzie ten hotel, w ogóle o co chodzi. Tam był taki dziwny bar, nad którym wisiało pełno różnych banknotów poprzypinanych i to było właśnie wejście do hotelu. Ogarnijcie, żadna normalna recepcja, tylko normalnie piwo, siedzą ludzie, coś tam ci lautują, gadają, ale gdzie hotel, nie wiadomo. Hotel był nad nami, wąskimi schodkami się do niego wchodziło. No i żeby nie było, miejscówka jest tak dobra, że jest jakieś 6 minut od dworca i 6 minut od miejsca konferencji, więc już mamy zarezerwowane na następny rok. A pod samym hotelem w piwnicach jest burdel, także pełno ludzi tam chodzi po chodniku koło tego miejsca. Potem po konferencji poszliśmy do Debali, już niedługo będę kończył, bo czas też nadchodzi. No i w Debali okazało się, że nie tylko my poczuliśmy odrobinę nostalgii, tam byli wszyscy tak naprawdę. Tam się cała druga konferencja i afterparty odbyło. Tak wyglądają te zdjęcia stamtąd. Zobaczyliśmy też salę. To była sala, na której w tym miejscu siedzieli wszyscy deweloperzy Blendera kiedyś. Zmieścili się tutaj i jeszcze mieli miejsce. Potem było już troszkę ciasno, później było bardzo ciasno. W tej sali również jak Ton stał przy tym mówniku tutaj, spadło mu na głowę trochę tynku. Jest to gdzieś na YouTubie nagrane. Była taka sytuacja. Więc jest sporo wspomnień z tym miejscem związanych. To jest to wnętrze, tam była też duża sala widoczna. Ogólnie rzecz biorąc, całkiem spoko opcja. No a potem ostatni dzień konferencji polega na tym, żeby pójść koniecznie do Blender Instytutu, czyli do miejsca, z którego to wszystko bierze początek. To jest taka nasza, wiecie, stała, że tak powiem, pozycja w planie. Tam po prostu musimy pójść. No i miałem okazję
Tonowi wręczyć taki magnes, który prosił, żeby przykleić gdzieś tam na ten jego stolik. Już ma tych magnesów nazbierane sporo, a ponieważ został pierwszy, to się tak ładnie uśmiechnął. Akurat wtedy miałem szansę zrobić mu zdjęcie. Super akcja. Tak to wyglądało. Tak wygląda ton urzędujący. Na tym zdjęciu nie widać, żeby miał nasz kubek, ale w zeszłym roku sprawdziliśmy i miał rzeczywiście kubek z napisem polski kurs Blendera u siebie na stole. Trzyma tam jakieś długopisy. Teraz chyba posprząta albo gdzieś go stłukł, nie wiem. Będzie go trzeba zapytać, gdzie się podział. Tak wygląda instytut. Zwróćcie uwagę na to miejsce, które jest tutaj. Tutaj jest zrealizowana scena w 3D z agenta 327. Wydrukowane wszystko dokładnie tak, jak było to widoczne no, na filmie, nie? Więc tak mniej więcej wyglądało. Jest to takie miejsce, które jak się wchodzi zwiedzać, bo tam nie można swobodnie chodzić, to jest pokazywane i wszyscy z zachwytem to oglądają. Jest jeszcze kilka innych rzeczy po środku. Tam można znaleźć gadżety i pamiątki. Jest jakaś dziwna lala nadmuchiwana siedząca na fotelu. Nie wiem, co to za programista, ale wygląda na mocno zmęczonego. Ogólnie rzecz biorąc, tak jest w środku. Jeżeli ktoś tam będzie miał okazję pojechać, warto zobaczyć, jak pracuje Andy na przykład, gdzie Hjalti siedzi. To jest troszeczkę takie jakby zbliżenie się do tych ludzi. No i rzeczywiście każdy chciałby tam kiedyś być, nie? A potem powrót. No i niestety trzeba się brać z powrotem za codzienność. W tym przypadku tak to wyglądało. Więc moim zdaniem to jest miejsce, w którym każdy powinien raz przynajmniej się pojawić, jeżeli w jakiś sposób cenicie Blendera. No i tyle. To chyba tyle byłoby raportu. Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że dacie nam jeszcze parę minut, żebyśmy przełączali wszystko, ok? Zobaczymy, czy działa wszystko. Dzięki.